Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ze mną Arek Tańcula, witaj. Dzień dobry, siemanko, cześć kochany i cześć kochani. Jakie pierwsze jadłeś? Jadłem sushi, będzie mi walić rybą teraz z ryoka, nie przejmuj się. Dobrze. Chyba, że masz gumę. Mam miętówkę, ale to ci potem dam, żebyś nie walił innym na wywiadzie. Dziewczyn nie ma żadnych, to nie wstydzę się. Facetowi jak zawalę w ryj, to nic się nie dzieje, nie? No w sumie tak. Jaka była twoja pierwsza reakcja, jak zobaczyłeś, jak wygląda ojciec wiewióra? A dlaczego to pytasz? Dlaczego nie? Uśmiechnąłem się. Mega pozytywny gość. Jak zresztą to od razu, wiesz. Ale pytasz ogólnie, pierwszy raz, że się spotkałem? Tak, no. Stary, on w ogóle się do mnie przyczepił. Dostałem śpiwo, tak do mnie w windzie gościu mówi. I on potem miał problem, że ja go... Ty nie wiedziałeś, co to jest na początku, nie, tak? Nie, no przypuszczałem, bo z wyglądu przecież podobny. Patrzysz mu w oczy, identyczne. I nie, spoko, mega pozytywnie. I właśnie byłem w szoku, że jakieś tam niby potem wyciągali, że niemiło się zadawałem. Jak ktoś ci ciśnie, to przecież nie mówisz mu na panu od razu, tylko mówisz... A to nie było takie ofensywne sobie? Nie, takie... nie, to był żarcie, stary. Ja mówię, uspokójcie się, bo mam wpierdolę obydwu, jedną po drugim, wiesz. Ojcu i synowi już nieraz to zrobiłem. No, masz doświadczenie, nie? Tak, mam doświadczenie. Arek Tańcula, który bije ojca, syna. No i może się to powtórzyć. Jakiś ojciec, nie, przecież ojciec nie trenuje, żartuję. Musieli na dwóch na raz wyjść. Nie, no tak też nie. Ale mógłby mój ojciec kontra jego ojciec. Wiewiór kontra Tańcula razy dwa. Rewanż na przykład. I ja z tym, a jego ojciec z moim ojcem. Kurwa, to by ja. W ogóle to by było tak śmiesznie, jak przychodzisz na... Podskarżyłeś się tacie, że dostałeś pierdol i przychodzisz z tatą, on też przychodzi z moim tatą, kurwa, i teraz my. No, co było śmieszne. Twój tata myślisz, żeby chciał? Nie wiem, coś tam kiedyś... Rusza się coś? No, wiesz, to pracuje w zakładzie kowalskim i napierdala młotem, więc kurwa, uderzenie ma. Tak się mówi, nie? Że uderzenie jak kowal, jak młot, nie? Tak, nie, to on ma, on bicepsy wielkie, nie trenuje, o takie łopy wielkie. Można powiedzieć, że wtedy jest kowalem? No, znaczy jest ślusarzem ogólnie, ale no dużo tam, wiesz, jak spawasz, to bijesz tym młotem, napierdalasz i robi takie rzeczy, no. Dobra. Klatkę rzymską umiałby pospawać na przykład. Zrobić kiedyś? Masz taką w grudniu? Nie mam takiej w domu, ale mógłbym mieć, jakbym chciał, nie byłoby to problemu. Może. A, no nie, no rzymska to jest 3x3. Ale chodzi mi taką małą, wiesz, taką... A, o kurde. Kominek sobie ja mam innego gościa, mam w ogóle taki Maresz, którego serdecznie pozdrawiam. Gościu jest przechuje, jeśli chodzi o spawanie rzeczy i robi mi Ironmana. W ogóle może go o nim słyszeć. On robi ze złomu, robi figury różne. A to może widziałem. I stary robi mi Ironmana 1:1, 1,83 m ze złomu. Co z nim zrobisz? I człowiek postawi go w salonie. Natalia to już się wkurwia na pewno tam moja, jak dowie się, że kurwa, wiesz, to będzie ważyć 200 kg przecież, taki tak, wielki. Będzie kurzu zbierało? Oczywiście, wiesz, płucował potem. Chłopie, normalnie z podświetlonym wszystkim, wiesz, taki zajebistego mi zrobił. No zobaczcie, zapraszam na jego Instagrama, będę dodawał, jak on to doda. On już co dzień mi wrzuca, jak są postępy. Z tym, zajebiście. No teraz już jest taki ten, teraz już jest szkielet taki zrobiony, ale powoli robi wszystko, nie? Jest gość. Zostaliście wczoraj troszeczkę przygaszeni ty z wywiórem na konferencji. Słuchaj, każdy ma swój czas, tak jakby. Ja miałem ostatnie 4 walki. Ostatnie 4 moje walki miałem mój czas, ja byłem w prime, ja byłem na świeczniku. Teraz wiem, że jest czas kogoś innego. Nawet nie chciałem się wychylać, nawet nie chciałem na siłę szukać żadnych dymów, bo to jest przecież bez sensu. Oni mają, teraz jest Ferrari, teraz jest Dubiel, niech sobie robią. Ja mam swój plan zdobyć ten pas. Jak zdobędę ten pas, to wtedy mogę błyszczeć i wtedy mogę kozaczyć i to będzie coś znaczyć. Bo jeżeli mistrz fejmu coś mówi, to już jest inaczej niż jakiś Tańcula, który tam kurwa coś pieprzy, nie? Dobra. Ale chcesz zdobyć ten pas, żeby mieć po prostu pas fejmu? Czy chcesz zdobyć ten pas, żeby gdzieś tam w przyszłości właśnie aspirować do KSW, o którym gdzieś tam cały czas myślisz? Dużo rzeczy się otwiera wtedy, ale na razie myślę tylko o tej walce najbliższej, to jest najważniejsze. No ale jak masz ten pas, to stary, możesz wyzwać jakiegoś sportowca na przykład i to już inaczej echem się odniesie. Już chętniej zrobisz, napiszesz o tym, czy powiesz, o, mistrz fejmu MMA wyzywa jakiegoś tam zawodnika. I to już się niesie. Już... Jakiego? No jakiegoś tam, na razie nie mówię jakiego, ale kogoś mam już na myśli, ale to dopiero. Na razie mam kogoś tam gdzieś na myśli, ale najważniejsza jest ta walka. Z KSW? Nie z KSW. Z Fenu? Nie. Nie, w ogóle z innych federacji. Czemu ty mówisz tego MMA federacji? Że można wyzwać jakiegoś innego, na przykład jakiegoś boksera zawodowego, czy jakiegoś kickboksera, czy jakiegoś K1, czy jakiegoś kurwa judokę. Dużo mistrza Krav Magi. Na przykład, różne to jest, sytuacje. Który ma... Ale który ty cały czas ciągniesz do jednego tematu, mój drogi. Ale nie dasz, nie ściągnę się, nie pociągniesz mnie w tamtą stronę. Nie ja w ogóle nie chciałem. Nie pociągniesz w tamtą stronę. Ja po prostu tak, wiesz, rzuciłem. Świecie, żebyś powiedział, no tak, na przykład. Na przykład, są też taki, są tacy mistrzowie również, mają tam kroźdany czy stopnie. Bywają tacy, ale nie, tacy mnie nie interesują. A to jacy mistrzowie boksercy, których chciałbyś wysłać? Jest, nie mogę. Binkowskiego chcesz bić? Binkowski mega porządku, pozdrawiam, mordeczko, szanuję. Świetne, oczywiście.
Ze szkoły taki nie byłeś. Dokładnie, ale nie, no stary, nie mówmy o tym teraz, jest walka z wiewiórem, to jest najważniejsza walka, skupmy się na tym, kurwa, będzie rozpierdol, stary, ale mi jest przykro, że muszę się z nim bić, bo go bardzo lubię i wiesz jak to jest, kurwa, kogoś mega lubisz, szanujesz i chodzisz do klatki i wiesz, że on stoi na drodze do twojego jeszcze największego marzenia. Jeszcze nikogo nie biłem nigdy. Jeszcze nikogo nie lubiłem, wiesz co, ja nikogo nie lubię. Ja nikogo nie biłem nigdy. A, no, nie, to jest przejebane. Nie biją. Lepiej się bić z kimś, kogo nie lubisz. Nie, oczywiście, no. Bo to, kurwa, jest taki, idzie, że go chcesz, a tutaj jest tak, na siłę musisz sobie wizualizować, wiesz, i ja muszę sobie robić taki, trochę psychologiczna gra, że zamyka się klatka i to nie jest wiewiór, to jest wróg, to jest, kurwa, zmutowana wiewiórka zombie, którą trzeba zajebać, wiesz. Jak mentalnie przygotowujesz się do tej walki, czy tam psychicznie, wiedząc, że wiewiór no będzie cały czas starał się zmierzać do tego parteru, no bo nie oszukujmy się, no w stójce będzie miał dużo mniejsze szanse niż w parterze i on będzie chciał za wszelką cenę sprowadzić się na ziemię. Słuchaj, cały mój obóz przygotowawczy to był partery. 70, czy nawet mógłbym powiedzieć 76% przygotowań to były partery, zapasy i partery, więc jestem na to gotowy. Wiem, może nie mam jakiejś rewelacyjnej stójki, ale założyliśmy z trenerami moimi, że jest wystarczająco na wiewióra. Dlatego większość czasu spędziliśmy w parterze i jestem na to gotowy. Jestem na to gotowy. Wręcz nawet trochę szczerze bym chciał spróbować. Od razu tu wpierdolić mu się, obalić go i zobaczyć, co on będzie tam robił. Czy on będzie tutaj się coś kręcił, próbował, czy Grand and Pan go zabierze, czy go ustabilizuje, przytrzyma mu te biodra, nie będzie mógł nic zrobić. Jest taka ciekawość, kurwa, i nie wiem, co zrobię. Zobaczymy, to w walce wyjdzie. Mam plan na walkę. Ty jesteś teraz na cyklu? Nie, stary, ja jestem chłopie w ogóle. Stary, jakbym był na cyklu, to bym nie mógł zrobić takiej wagi. Ja jak byłem na cyklu, to zawsze 90-91 kg gdzieś ważyłem. To było najmniej, ile mogłem zrobić. Bo wiewiór od jakiegoś czasu chyba jest, nie? Coś tam sobie chyba przykuwa, ale stary, to... Nie boisz się, że on będzie silniejszy od ciebie w tej walce? Bo się troszkę podbudował mięśniowo. Silniejszy na pewno nie będzie. Myślę, że nie ma szans, stary. Ja mam latać, kurwa, na siłowni spędzone. Siłę mam mega. Ja u siebie trenowałem z brązowymi pasami. Każdy mówił, Arek, masz siłę, ciężko jest ciebie. Nawet, kurwa, wiesz, ktoś mega technicznie robi. Ciężko jest mnie obalić, czy ciężko jest mnie gdzieś tam przy ścianie. Nie wiem, jaki jest wiewiór. Chodzą legendy, wiesz, to jest najgorsze, że musisz się zmierzyć. Legendy chodzą takie, kurwa, wiesz, ale te legendy, no nie wiadomo, kto je wypuścił, że tu, że Damiana Janikowskiego gdzieś tam, że coś. Stary, kurwa, nie wiem. Nie wiem, co się wydarzy. Będę próbować. Z jednej strony bardzo bym chciał sprawdzić go, mieć go przy ścianie, przytulić, zobaczyć, czy jestem w stanie go obrócić, jak ten underhooki, wszystko, czy on tutaj zejdzie po nogę, czy jestem w stanie go odepchać i ten. A z drugiej, bo wtedy będę wiedział, bo już mam tak na sparingach, że jak robię z jakimś gościem i puf, i mamy to przed i już czuję, wiem, że o kurwa, stary, nie masz szans, bo czujesz, że mam tą większą siłę. I jakby coś takiego się wydarzyło, i bym to już bym wiedział, że wygram walkę, na przykład, to z jednej, ale z drugiej strony, kurwa, a jak to się stanie i jednak, o kurwa, on jest silniejszy, co teraz, nie? Ja się nie znam na sportach walki, ale wydaje mi się, że w parterze, no siła jest mega ważna. Mega ważna jest siła, mega. Wiadomo, technika, ale jak jesteś większy, silniejszy, to mega jest ciężko. Zresztą tak miał w twojej pierwszej walce z Hankę, widziałeś, on się kręcił, robił pro, ale nie był w stanie po prostu siłowo mu założyć tego, nie był w stanie mu wyciągnąć. Był beznadziejny w tej walce. Beznadziejny był, ale miał siłę i mógł uciec z każdej jego rzeczy, wiesz, więc siłowo jesteś w stanie się wyrwać z parterowego. Jak patrzeć warunkami fizycznymi, jesteście dosyć zbliżeni do siebie. No nie tam jest. No, mam 1,76 m, a mam 1,83 m, to tam jest 6 cm różnicy wzrostu. Chyba 15 cm. Troszkę chyba wyższy ode mnie. Jest stary, to mam chyba 10 czy 12 cm jest różnicy zasięgu ramion. No tam nie będzie walki w stójce. Czekaj. Musimy chyba w MMA i to się zaczyna chyba od stójki. Stoimy naprzeciwko siebie. Wiewiór się może położyć teraz. No to co? No to ja sobie postoję, kurwa, sobie tak chodził. I tak, okupywał. Dawaj, że kurwa. Nie, nawet nie będę. Klapkiem go tam rzucę. Nie, no nie. Myślę, że... Kurwa, no co mam ci mówić, co myślę? Tu już nie ma co myśleć. Tu jutro się to będzie działo. Zapraszam, oglądajcie. Tutaj nie ma co się zastanawiać. Co się wydarzy, nie wiem. Co się wydarzy, to się wydarzy. To się wydarzy, to się wydarzy. Ja zawsze powiem, że to jest jak skok na bandzie. Tu już lecisz w powietrzu. Tam już nie masz co robić. To jak się nauczyłeś... Do oktagonu, to już... To już jest, jak się zamykają drzwi, to już tam nie ma. Zostajesz sam. To co robisz przez te 3 miesiące, to czy tam ten obóz przygotowawczy, to tylko to wyjdzie. Niektórzy jeszcze mają kontakt ze światami, ale to nie ty. Tak, to nie ja, idziesz w tą samą stronę, ale ja odbijam swoją. Pozdrawiam dla wszystkich. Ale nie wiesz, o czym mówię w ogóle. Ja wszystko w ogóle nie mówię o tym. Ja mówię o swoich jakichś tam, wiesz, jestem też odklejony. Dzięki. Najlepsze antyfakty w internecie.